Czas na wspinaczkę, jak mówi nam nasza nazwa levelu numer 4. I może tym razem odblokujemy dostęp do nowych jednostek, ponieważ już w poprzednim levelu była mowa, że niby mamy jakiś Ice Peak Dwarfsów ratować. Teraz widać, że mamy jakąś informację o tym, że jest w drodze do Ice Peak i mamy odblokować, znaczy uwolnić więźniów, więc zobaczymy, co gra nam tutaj będzie kazała robić i czy uda nam się coś osiągnąć. Ok, jak widać, nie mamy żadnego swojego zamku na początek, więc jest już inaczej. Czyli nasze sojusznicy na górze. Musimy im oczywiście pomóc jak dalej, żeby doszło do skutku. To takie tłumaczenie na wolno. Tam mamy jakieś 3 outposty w drodze na górę, ale oczywiście nie umarli. Przejęli ich w trakcie nocy. Outposty zostały zniszczone i musieliśmy uciekać. Większość naszych ludzi umarło, ale mamy jakiś powiedzmy uwięzionych bandytów. Musimy ich uwolnić, naszych wojowników, i odbudować nasze zniszczone outposty. Okej, niech tak będzie, więc na razie widać, że mamy tutaj gierkę tylko i wyłącznie polegającą na tym, co dała nam matka natura, i zobaczymy, co oczywiście nam tutaj gra powie, że mamy zrobić. Okej, tutaj mamy zero w ogóle leczenia, jak co, więc może być słabo, jeżeli go nie zabijemy na czas. Właśnie, że ich nie zabijemy na czas. Jednakże straciliśmy jedną jednostkę, ale odzyskaliśmy za to jednego więcej łucznika, więc mamy tutaj oczywiście nowe nasze jednostki, którymi możemy się bronić. Zobaczymy, czy nam się uda to ich załatwić. Tutaj widzę, łucznicy sami zaczęli atakować, co mi się bardzo podoba. Zobaczcie, wszyscy, wszystkich tam po kolei, dobrze! Wszyscy zniszczeni, teraz zniszczymy tutaj kolejnego. Mamy paladyna, który będzie nas leczył. W sumie bardzo, bardzo cieszę, ponieważ to nam ułatwi całą robotę. Ej, kolego paladynie. Kolego paladynie, proszę się ruszyć. Orły, lecą do nas. Czy to może kruki? Dzikie, magiczne kruki. Nie mamy żadnego wyboru, jak tylko ich zabić. Okej, no dobrze, to troszeczkę agresywnie lecimy, no ale skoro tak ma być, to niech tak będzie. Okej, łucznicy, oczywiście ich szybko mogą zestrzelić jako jedyni. To jak leci kolejny kruk, więc łucznicy na nich strzelają. I wszystkich zestrzeliliśmy. Teraz tak, tutaj mamy naszych, tak jak wtedy powiedziałem, tego super łucznika, który miał nas wtedy załatwić, ale nic, jak widać, nie zrobił ponownie. I mamy do otwarcia nasze nowe, naszych nowych więźniów, którzy nam pomogą w naszej przygodzie. Okej, undead zaraz będą atakować. Czemu undead zaraz mają atakować, skoro nie mam żadnego miejsca, do którego mam się obronić? Odkryliśmy nasz pierwszy outpost. Noc nadchodzi, jest niebezpieczne, żeby kontynuować naszą drogę bez światła dziennego. Uzbrojmy się w tym outpoście i to po prostu wyczekajmy. Okej, czyli mam to wszystko, powiedzmy, naprawić. Tyk, cyk, 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 cyk. Teraz tak, łucznik, oczywiście jeden na jedną wieżę, drugi łucznik idzie na drugą wieżę, trzeci łucznik idzie mniej więcej gdzieś tutaj, czwarty łucznik mniej więcej idzie gdzieś tutaj, paladyn idzie na środek, assassin idzie tu, warrior, drugim warriorem idzie tutaj. Chciałbym mieć, żeby nasi swordmeni mogli troszeczkę więcej wytrzymać. Tutaj, żeby nasi wewnątrz też poszli, a drugi oczywiście tutaj pójdzie w to miejsce. No to jest, że po prostu nic nie można przejść przez ten most, ponieważ to było wręcz głupie. Find and defend camps 3 out of 3. I znajdź 19. Wait, nie uwolniłem. Tu by było dwóch, chyba to był trzeci. A tu było kolejnych trzech, to tak, no nie uwolniłem tyle, jak chciało. Okej, okay, spełnią się i nadchodzą nasi przeciwnicy. To będę troszeczkę pewnie żałował, że nie zrobiłem sobie ulepszenia damage naszych łuczników. Jednakże koniec końców wydaje mi się, że w levelu, w którym potrzebuję chodzić i walczyć i tak dalej, tym co aktualnie posiadamy, to jednak przeżycie naszych jednostek, które mają tankować, będzie ważniejsze niż damage jednostek, które niekoniecznie mają brać na siebie jakikolwiek fokus, tak? Tym bardziej, że potem, jeżeli dojdzie do tego rozstrzeliwania szybkiego naszych jednostek, jeżeli to do takiego etapu dojdzie, mówię, no to będzie też tam o wiele oczywiście łatwiej wszystko bronić. Uwaga, tam już widzę, jeden swordman jest naprawdę na wykończeniu. W sensie paladyn w ostatniej chwili go wyleczył i daliśmy radę odepchnąć wszystkie fale naszych przeciwników. Stąd też możemy się, jeżeli dobrze ogarniam, ruszyć i pójść dolną ścieżką w stronę naszego kolejnego outpostu. Tego nie możemy niszczyć. Tutaj, o, losowy spawn, którego trzeba bronić, więc atakujemy.
wszyscy będą jednostki się na początku rzucili, ponieważ nie mieli możliwości zbytnio. Czyli to wie, że wszelkie takie typu flagi będą triggerować kolejny atak, dokładnie. Więc muszę tutaj na to uważać, żeby, mówię, łucznicy zbyt dużo na siebie nie przejęli, ponieważ no nie wszyscy będą w stanie przytankować tyle, ile byśmy chcieli. Teraz tutaj pójdziemy w lewą stronę, żeby zrobić resursy i więcej wojowników, znaczy więcej więźniów do odblokowania, żebyśmy mieli jeszcze większą armię i żebyśmy się musieli mniej martwić o to, czy ktoś przeżyje lub też nie. Okej, okay, wszystko odblokowaliśmy, zbieramy wszystko i teraz zgrupujmy się w tym miejscu mniej więcej. O kurczę, z dwóch stron będą to atakować. Z trzech stron atakują! Uciekniemy w takim razie w tę stronę mniej więcej. Czemu ci łucznicy tak się ustawiają głupio? No i się ustawiam jakby do przodu. Okej, okay, atakujcie, atakujcie tutaj wszystko. Dobrze wybrałem z tą obroną. Zdecydowanie mi się też, że dobrze wybrałem z tą obroną, ponieważ patrząc na to, ile tego damage'a wychodzi, no to by te jednostki nam strasznie szybko ginęły. Jak tam się widzę, wyleczył. Trzeba oczywiście tego zatkać, ponieważ on truciznę będzie rzucał. Uciekajmy z tego, uciekajmy z tego, uciekajmy, uciekajmy. I teraz szybko w niego. Żebym z tych chmurek nie puścił. Okej, uciekamy, 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 uciekamy. I teraz z tego. Okej, uciekliśmy. Chmurki zniknęły, jesteśmy tutaj bezpieczni. I możemy przejąć kolejnych, znaczy odbić kolejnych więźniów. Cyk. I mamy to zrobione. Wszystkich zaznaczamy, idziemy do kolejnego outposta. Tutaj widzę, że jest asasyn oraz łucznik. I jak widać, będę mógł sobie odblokować tutaj kanona, więc powinno być tam o wiele z tym wszystkim łatwiej. Oczywiście zbieramy sobie wszelkie resursy. A i mówią o tym, że mamy kolejny outpost, prawda? Odkryliśmy kolejny outpost, ale niedługo nadchodzi, znaczy schowa się słońce, więc lepiej tutaj po prostu wszystko przeczekajmy. Oczywiście nie mogę kimś sobie standardowo tego, żeby naprawić wszystko, tylko muszę tak po kolei robić, więc niech tak będzie. Tutaj łucznicy zaatakowali neutralne jednostki, tak dla sumie zasady samej. Pominiemy szybko po resursy, żeby je mieć. A, bo tam będę musiał potem pójść, dobra, nieważne, 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 nieważne. Więc teraz tak. Oczywiście łucznik 1, łucznik 2, łucznik 3, paladyn 1, paladyn 2, asasyny tutaj, swordmeny tutaj trzeba zrobić przynajmniej 3 w takim razie, jeden swordman tu, jeden swordman tu, drugi swordman tu, drugi swordman tu, jeden łucznik, drugi łucznik i ten łucznik niech pójdzie sobie więcej tu, a te asasyny niech się ustawią więcej tak i tak, o, coś w tym stylu. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim dość optymalnym ustawieniu. I wolę Arrow Raina. Zdecydowanie wolę Arrow Raina, tak jak powiedziałem. Dlatego, że wybrałem im defensywę wtedy dla łuczników, dla mieczników. To teraz niech łucznicy dostaną troszeczkę od nas miłości. W razie czego. O, jednak jest priorytet najbliższy od targetu. Nie mam priorytetu na najdalszy target w tym ustawieniu dzisiaj. Aha, bo to niektórzy mają tak, niektórzy mają tak. Czyli to jest jakby. Mają domyślnie swoje ustawienia. Myślałem, że domyślnie zawsze będzie atakowanie najstraszniejszego unita, ale niech tak będzie, skoro tak gra po prostu woli zrobić. Jak widać, wszyscy na razie idą nam od tej samej strony, co jest niekoniecznie fajne, ponieważ ja rozstawiłem się na to, że wszystko szło ze wszystkich stron, chociaż tutaj widać, że powoli przechodzą też z kolejnej strony. Tutaj będzie ciężej, ponieważ tu mamy kanona, tak? Tutaj tego kanona nie ma, więc może być tutaj zdecydowanie ciężej, żeby to wszystko obronić. Jednak mamy też ognisko, no i w razie czego te, ta wieżyczka, która się, już nie pamiętam, się nazywała. Post. Lookout post, jakiego ma dość spory zasięg, więc jest w stanie tutaj w razie czego nas wybronić i defeat enemy poszedł dość szybko. Okej, okay. Widzę, że mamy przecież na początku oczywiście zejdź. Na początku widzę, mamy tutaj do zdjęcia więźniów na końcu trasy, więc oczywiście na to się rzucimy. Dlatego, że powinno to zaaktywować. Nie, nie zaaktywowało to niczego. Myślałem, że zaaktywuje to naszych przeciwników, a jednak zaaktywowało to, tylko po pewnym czasie dopiero. I możemy pójść, a nie, jeszcze tutaj tego. Możemy pójść teraz dalszą drogą do naszych finałowych więźniów i do tego budynku, który najprawdopodobniej jest właśnie tym Ice Peak Dwarfem, czy co tam oni tam nazywali. Mówię najpierw to, że mógłbym teraz tutaj przejść i zaatakować od razu tych, tutaj z łuczników, odblokować ich. A tak robić nie będziemy. Nasz łucznicy tu już zaczęli strzelać, więc niech już tak zostanie. Atakujcie co tam trzeba, otwórzmy pierw to, otwórzmy potem to. Mamy tutaj więcej teraz jednostek, możemy sobie przejść, zniszczyliśmy go tak czy siak. Zebraliśmy teraz całego golda, tutaj resursy wszystkie, które potrzebujemy. I teraz wielka bitka z tymi małymi goblinkami, które myślą, że mają z nami jakiekolwiek szanse, no ale niestety, na nasze szczęście w sumie, to znaczy nie jest niestety, tylko na szczęście po prostu, nie mieli z nami najmniejszych nawet szans.
Noc się zbliża i mam bardzo złe przeczucie na ten temat. Obudujmy się, naszą pozycję. I oczywiście no, zwiększmy jakąś tam ilość ogni i tak dalej. Jak tylko się da, okej, okay, ulepsz, znaczy napraw. Teraz mamy tą wieżyczkę, która daje nam możliwość powiedzmy robienia nowych jednostek, których możemy zrobić naprawdę sporo. Nie możemy ich zrobić naprawdę sporo. Czemu powiedziałem, że możemy ich naprawdę sporo zrobić, skoro praktycznie nie mamy hajsu. Blessing. Co 30 sekund paladyni zdobywają umiejętność, aby stworzyć tarczę absorbującą domyć na naszego unita na 12 sekund. Po zniszczeniu tarcza eksploduje ze światłem, lecząc wszystkich przeciwników, lecząc wszystkich wspierających. Znaczy wszystkich naszych sojuszników oraz atakując nieumarłych. Zwiększamy asasynów speeda o 20%, healtha o 30% i damage o 35%. Po uzyskaniu... czyli jeżeli dostanie ten krytyczny damage, to jest nieśmiertelny przez 4 sekundy i może go wtedy wylatować. Jednakże wydaje mi się, że Blessing jest dla nas bardziej opłacalną rzeczą. Robi oczywiście łuczników, teraz to jest bardzo szybka... bardzo proste wytłumaczenie, ponieważ... łucznicy strzelają strasznie szybko z tym dodatkiem, tak? Oczywiście, jeżeli strzelają bardzo szybko, no to to się będzie bardziej nam po prostu opłacało. I tyle. To mógłby być sobie torcza w razie czego. No więcej hajsu nie mamy, już więcej drewna, więc na to pozwolić nie możemy. Ale wydaje mi się, że jesteśmy tutaj naprawdę dobrej sytuacji, żeby to wszystko obronić. Ja też jeszcze tutaj mogę szybko pójść sobie po ostatniego więźnia. O kurcze. Dużo tego. Dużo tego tutaj poszło w jednym miejscu nagle, ale wszystko szybciutko umiera. Nie mamy tutaj nawet najmniejszych problemów. Tutaj niech tych zaatakują, bierzemy tutaj finałowego ziomeczka, finałowego więźnia, żeby mieć ten objective skończony. To jest dodatkowy łucznik. Mam też dodatkową tutaj walkę. Niech wszyscy tam atakują. Niech to wszystko się zlikwiduje i wracamy do naszej bazy, ponieważ mamy wszystko odkryte. Teraz tutaj robimy sobie jeszcze podpalenie ognia i mogę sobie, jeżeli dobrze gram, jeszcze jednego łucznika, ewentualnie... nie mam wystarczająco golda. Myślałem, że będę miał wystarczająco golda, żeby zrobić sobie jeszcze szansę na rezurekcję, ale aż tak dobrze to nie ma. Zgaduję, że muszę obronić tylko i wyłącznie ten budynek główny, więc jeżeli bym zrobił tak, ustawię sobie ich tak mniej więcej, zobaczymy jak mniej więcej ustawią. Powiedzmy, że mogę zrobić coś takiego. Tak, tutaj. Tak, tutaj. Teraz tutaj jeszcze. Tak, i to tu. I w ten sposób wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby nas jakoś pokonali, chyba że będą jakieś dziwne losowe spawny, na które nie będę przygotowany, ale wątpię, żeby tak było. Jak na razie widzę, że wszystko idzie od dołu, jednakże od prawej tutaj też idą powoli jednostki, tam będą próbować niszczyć nasz outpost. Zgaduję, że możliwe, że mógłbym to po prostu go na siłę bronić w tym miejscu, ale po prostu nie czuję takiej potrzeby, więc ustawmy się tak, jak się tutaj utrzymamy. Zabiliśmy właśnie 500 już zombiaków, odkąd zaczęliśmy naszą przygodę, więc te liczby w sumie wydawały mi się, że będą większe, ale może po prostu to jest tylko taki początek, a potem będą miliony. Tutaj tam ładnie tam kanon to wszystko utrzymuje, tyle jeszcze oczywiście da. Jeszcze jeden strzał niech będzie. Jeszcze jeden tam strzał niech poszedł, a teraz od dołu nadchodzą oczywiście te wszelkie jednostki. Od prawej strony tutaj w sumie też idzie ich strasznie wiele, ale nie wydaje mi się, żeby z tym kanonem oraz z tym, co posiadamy, były jakieś szanse na to, aby oczywiście cokolwiek tutaj zrobić. Jak widać, mogłem sobie to wszystko naprawić, więc tutaj to naprawiamy. Tyle się oczywiście da. Teraz dół będzie tutaj strasznie atakowany, a nasze paladyny... No kurczę, ten paladyn muszą tu pójść. Ten paladyn, halo, tu musisz pójść, żeby używać swojej mocy z tym tarczą. W razie czego. I leczeniem. Jaka tutaj jest zadyma. Dobrze zwiększyłem tą osłonę naszych wszystkich ziomeczków, ponieważ byłoby za mnie naprawdę słabo, jakbym miał teraz się bić bez ej. Tracimy prawą stronę. Tu musimy się ustawić. Tu się ustawiamy i tutaj się bronimy. Naprawdę jest z nami słabo teraz, jak widzę. Strasznie dużo jednostek straciliśmy. Naprawdę dużo jednostek straciliśmy. Czy ja to na pewno obronię? Powinniśmy, prawda? Bronić. Teraz tu. Leczy się nam paladyn. Dobrze, leczą. Niszczą nam ogniska. Nie mam jak zrobić więcej ognisk. Ale to już jest historia. Straciliśmy sporo jednostek. Ale najważniejszy jest efekt końcowy, czyli że udało nam się dotrzeć do końca. Taka kampania mi się najbardziej podobała, niż robienie swojego własnego wojska, szczerze mówiąc. Serio.
Ona była naprawdę ciekawa, no to, że straciliśmy od małej ilości jednostek, owszem nie była jakoś wymagająca, ponieważ była dość liniowa i pójdź tu, pójdź to, weź obroń tego, wyjdź z tego więźnia i tak dalej, i tutaj mamy nagle to bronić. Jednakże podobała mi się kreatywność, że nie jest każdy level na zasadzie, no masz tu zamek, masz tutaj baraki, zrób to, obroń te wszystkie ścieżki, tylko jak trzeba było odkryć, przejść, zdobyć i tak dalej. Bardzo mi się to podoba, to jest wielki plus dla twórców owej gierki. Jednakże to na tyle, że chodzi o dzisiejszy odcinek z gry Rising Kingdom. Tak, czy ja było, dobrze mówię nazwę tej gierki, tak, Rising Kingdom. Jeżeli macie próbowała, łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku, gdzie będziemy atakować na Ice Peak i zgaduję, że odblokujemy w końcu dostęp do tych naszych wsparć od nowych terenów, a jak nie, to ja nie wiem, kiedy się na to dotrzymamy. To było na tyle, ja się żegnam, siemanko, peace, yo! Baby, I'm a bad boy, I might hurt you. I need a therapist and a perk too. I need cash flow, you fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.